wszystkim, z tej strony Serawi. Wiecie, jak koszmarnie ten czas leci? Ostatnio zorientowałam się, że minął ponad miesiąc, odkąd ostatnio zrobiłam na nagraniu taką pełną, wykończoną, kolorową ilustrację. Stwierdziłam, że w końcu trzeba to nadrobić, prawda? Także dzisiaj pokażę wam mój najnowszy projekt. Jest on taki typowo świąteczno-mikołajkowy i oczywiście mam nadzieję, że wam się spodoba. Także zapraszam do oglądania. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnio zmagam się trochę z artblokiem i myślę, że fajnie by było w końcu zrobić ten obiecany film na temat tego, jak sobie z nim radzę. Tyle, że czasami sobie z nim nie radzę, więc ja nie wiem, jak ja zrobię ten film, ale jest parę sposobów, które warto wypróbować, tylko ja z nich po prostu nie korzystam. W każdym razie, cóż, ostatnimi czasy faktycznie nie robiłam żadnych większych projektów dla siebie. Miałam trochę zleceń do zrobienia i na tym się przede wszystkim skupiłam, jeżeli chodzi o wykończone projekty. Natomiast faktycznie brakowało mi zrobienia w końcu czegoś dla siebie, jakiejś takiej ilustracji wyodrębnionej od jakiegokolwiek kontekstu, tak żeby po prostu była ładna, sympatyczna, może troszkę humorystyczna. No i w końcu zabrałam się za to, co widzicie tutaj. Przez bardzo długi czas brakowało mi również pomysłu. Siedziałam trochę, zastanawiałam się, co zrobić i kompletnie nie miałam pojęcia. Parę konceptów, które na początku wydawały mi się dobre, wyrzuciłam do kosza. Ogólnie rzecz biorąc, historia polega na tym, że wybraliśmy się na zakupy świąteczno-ozdobijne, żeby wyposażyć się w ozdoby świąteczne. I w tym roku urzekły nas gnomy. Wiecie, one są teoretycznie na tych plakietkach oznaczone jako Święte Mikołaje, ale błagam, to wygląda jak gnomy. I to takie słodkie, małe gnomki. Mega mi się spodobały. Natomiast to, żeby je narysować, to nie był mój pomysł, tylko to był pomysł mojej mamy, która stwierdziła, że są tak urocze, że no trzeba je narysować. No to stwierdziłam, że je narysuję. Na początku testowałam parę konceptów. Wychodziły mi takie bardzo małe ilustracje samych postaci. Nadawałyby się, nie wiem, na jakieś naklejki, plakietki. Tam był na przykład taki gnom, który sobie siedział na prezencie i tak dalej. Ale ostatecznie bardzo mi zależało na tym, żeby faktycznie zrobić jakąś pełną ilustrację. No i wyszło mi coś takiego bardziej romantycznego. O kurczę, ja nie jestem ani trochę romantyczną duszą, ale czasami lubię sobie tam narysować coś uroczego, bo dlaczego nie? W każdym razie powstały dwa gnomy. Oryginalny pomysł był taki, że ich czapeczki miały się układać w serduszko. Nie wiem, na ile z tego konceptu ostatecznie zostało w szkicu i na ile to widać. Natomiast drugim pomysłem, który mnie jeszcze bardziej urzekł, była jemioła zaczepiona o kapelusik jednego z gnomów. No i ostatecznie na tym się przede wszystkim skupiłam. Strasznie mi się spodobał ten pomysł, no i dla odmiany od ostatniego miesiąca tak naprawdę zabrałam się do pracy z taką wielką werwą i ochotą, że po prostu zrobiłam to wszystko tak naprawdę na jedno posiedzenie i byłam mega z tego zadowolona. Przy tej pracy przeskoczyłam jeden z kamieni milowych, które sobie wyznaczyłam, jeżeli chodzi o rysowanie. Mianowicie zrobiłam ją bez bazy odcieni szarości, na której zazwyczaj pracuję. Mogliście na moich poprzednich rysunkach zauważyć, że zazwyczaj wszystko robię najpierw właśnie w odcieniach szarości, żeby sobie ustalić jasność poszczególnych elementów, natomiast dopiero potem za pomocą odpowiednich warstw nakładam na to kolory. No i już parę razy wspominałam, że chciałabym ostatecznie się od tego odciąć, ponieważ to jest troszeczkę tak jak boczne kółka przy rowerze. Niby efekty są takie same, no bo rysunek wyjdzie, ale jednak jaka to jest satysfakcja i takie uczucie swobody, kiedy nie trzeba z tego korzystać. No i właśnie w ten sposób to u mnie wyglądało i tym razem wydaje mi się, że mi to w miarę wyszło. Najpierw przygotowałam sobie taki wstępny szkic kolorystyczny i dopiero potem, tworząc ilustrację od podstaw, właśnie na nim bazowałam. Uznałam, że będzie to dla mnie o wiele prostsze, bo nie będę musiała wymyśleć wszystkich kolorów na poczekaniu w trakcie już ostatecznego, finalnego projektu. I dzięki temu mogłam się w niektórych momentach troszkę bardziej przełączyć na autopilotę, jeżeli chodzi o kolory, a bardziej skupić się na tym, żeby wszystkie elementy ze sobą ładnie współgrały i żeby to wszystko miało odpowiedni kształt, odpowiednią kreskę i tak dalej. Nawet nie wiem do końca teraz, o czym mówię, ale w każdym razie był to bardzo przyjemny dla mnie proces. Kolejną rzeczą, którą przetestowałam w tej ilustracji, było wykorzystanie światła odbitego, czyli czegoś, co nadaje pracy
troszkę więcej realizmu, troszkę się wydaje taka bardziej dzięki temu dopracowana, jeżeli jest to zrobione dobrze. Na tym etapie, przy którym teraz jesteśmy, tego nie zauważycie, natomiast w ostatecznej wersji będziecie mogli zauważyć, że postacie są oświetlone nie tylko lampkami i jakby źródłem światła na tym obrazku, ale też niektóre elementy z otoczenia, na przykład kolorowe prezenty, wpływają na pewne elementy kolorystyczne postaci. Czyli na przykład jeżeli postać ma rękaw koło niebieskiego prezentu, to z tej strony ten rękaw będzie delikatnie, i to tak bardzo delikatnie, zabarwiony na niebiesko. Oczywiście jest to ilustracja bajkowa, więc ja to światło odbite jeszcze bardziej wzmocniłam, więc faktycznie to widać, ale w takich bardziej realistycznych rysunkach, no to raczej jest to taki bardzo subtelny efekt, który pomaga po prostu w tym, żeby całość była taka bardziej spójna. Ogólnie w tym rysunku testowałam bardzo dużo rzeczy i napracowałam się przy nim strasznie, bo wyłączyłam nagrywanie po 2 godzinach, a potem jeszcze przez jakąś godzinę miałam taki proces na zasadzie: dobra, to jest skończone, a może jeszcze to zmienię. Okej, ale teraz to już jest na pewno skończone. Tą czapkę można by jeszcze dopracować. I tak jakieś 10 razy. Ja w ogóle w tym czasie jeszcze rozmawiałam z przyjacielem i ja w ogóle strasznie szanuję ludzi, którzy potrafią ze mną rozmawiać w momencie, kiedy ja rysuję. Bo to, jaka ja jestem denerwująca, jeżeli mam komentować to, co robię, to jest po prostu jakiś koszmar. W końcu po tych 10 razach usłyszałam coś na zasadzie: dobra, to wiesz co, to może pokaż mi tą ilustrację jutro? Bo w ten sposób to jeszcze ze 20 razy będziesz ją kończyć. I w sumie to była prawda. Natomiast wydaje mi się, że warto było, ponieważ przez cały czas towarzyszyło mi takie uczucie, że coś mi jeszcze tutaj nie pasuje, coś mi się jeszcze nie podoba. No i w końcu tak się uparłam, taka napełniła mnie determinacja, że w końcu spędziłam jeszcze tą godzinę, żeby to jakoś dopracować, jeszcze jakieś pierdoły dorobić. No i ostatecznie wyszedł mi produkt, z którego jestem mega zadowolona i wyszedł dokładnie tak, jak mi się wymarzył. Dlatego też pomimo, iż był to trochę upierdliwy, szczególnie na ostatniej prostej proces, to jednak uważam, że definitywnie było warto. Natomiast wydaje się, że wideo dobiega już końca. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak spędziliście w tym roku Mikołajki, więc jeżeli chcecie, to możecie się pochwalić w komentarzach. Ja za to nie będę już więcej przedłużać, także zostawiam was z końcówką nagrania. No i pa, pa!